Alias hardkorowy papa, Don Dada, świeżo upieczony tata, rym składam, BDG wandal. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Na felgi miał skończyć Klintel na Facebooku jakiś czas temu. Tak, u mnie tydzień temu wrzucałem zapytanie, kilka powłok. Wygrał Klintel, ale słuchaj, grzebałem, robiłem inwentaryzację, znalazłem jeszcze powłokę Virgin Coating od FX-a, ochrona lakieru C12 i to ma być powłoka, która taka, można powiedzieć, lekka powłoka. O, może tak to ugryzę. Tego mam tutaj 30 ml. Tak, dobrze mówię? Tak, 30 ml. Buteleczka paskudna. Nic specjalnego. Na dole się coś osadziło. Trzeba będzie to chyba dobrze wymieszać. Tak, zdecydowanie. Tak jakby coś tam siedziało, no tak, także tutaj mieszanko jest wskazane, żeby to solidnie ruszyć, jak każdą powłokę. Słuchaj, słabo to wygląda, bo kurczę, no FX Protect tak naprawdę fibry fajne, wszystko ok, poziom jest, a tu taki, no zobacz jak to wygląda, tak, plastikowa butelka i do tego naklejone paskudnie, aż sobie poprawię, nie fajnie, no dobrze, teraz tak. Wymieszało się? Tak, chwilę będę musiał pomieszać. Poczytamy ulotkę. Aplikacja w domu. Felgi liźnięte, przygotowane pod powłokę. Odtłuszczone finalnie. Jest naklejka nawet, żeś będzie siedział. O, fajnie by ją było sobie gdzieś nakleić nawet. Kurczę, tu będzie dobrze. Słuchaj, poczytam troszeczkę. Co mi się podoba właśnie w FX-ie, to, że mamy wszystko opisane, co, jak, dlaczego, kiedy. Stosować zgodnie z poręczną instrukcją. Produkt może być stosowany na powierzchniach lakierowanych, reflektorach, nielakierowanych, zewnętrznych tworzywach sztucznych, bezbarwnych, foliach ochronnych. Na wszystkim oprócz szkła. Nie stosować na powierzchniach szklanych, a gumowych. A ja myślałem o oponach. Czyli nie na wszystkim. A Plastidip, winylowych, materiałowych, skórzanych. Skóra, winyl, no. Czyli tak naprawdę tworzywa sztuczne i folie ochronne. Czyli typowo zabezpieczenie zewnętrzne moim zdaniem. Chociaż we wnętrzu też się może sprawdzić na tworzywie sztucznym. Też będziemy musieli to kiedyś może sprawdzić. Teraz tak, możliwość warstwowania? Nie. Ale nie, tak, poczekaj. I co lepsze, jak gdzieś wyczytałem, 7 dni niestety, kurczę, może być po otwarciu tylko używane. To jest lipa, jeżeli chodzi o ten. Ważna do 0,424, o, czyli niedługo. A jak gdzieś tu wyczytałem, że chyba może być warstwowana po 3 godzinach, to jak to jest? Gdzieś na jakiejś stronie chyba, jak mi wskoczyła w ręce, chciałem zobaczyć, co to jest. Możliwość warstwowania, nie. Właściwości użycie stosowania na trwale uszkodzenia powierzchni. A, niewłaściwe użycie. Stosować środki ochrony osobistej, nie stosować w słońcu, nie stosować podczas deszczu. Poniżej 15 stopni i powyżej 30. U mnie w domu będzie 20, więc idealnie. Zalecana wilgotność względna 40-70, zmieścimy się na miękko. Nie stosować w rozgrzanych elementach, nie stosować na świeżo lakierowanych elementach. 2 miesiące. Ja jestem zdania, że teraz przy obecnej technologii 2 tygodnie to jedziesz aż miło. Stosować na suchych, przygotowanych powierzchniach, stosować w dobrze oświetlonym pomieszczeniu. Mamy stosowne światełko, tak jak widzisz, wygląda to pięknie. Nie wziąłem latareczki, wezmę później. Po aplikacji powłoki ochronnej nie myć chemią zabezpieczonej powierzchni przez 7 dni. No to u mnie mamy dzisiaj grudzień, dokładnie 7. Wczoraj rozdałem, właśnie wydałem, albo o, inaczej. Tomasz wygrał paczkę mikołajkową. U mnie dzisiaj 7 grudnia, więc felgi poleżą do sezonu wiosennego, więc się utwardzi na maksa. W domu oczywiście będzie leżeć przez 7 dni w tej temperaturze, żeby się utwardziła, ale gdzieś wyczytałem, że wystarczy 24 godziny. Ile w tym prawdy nie wiem. Przygotowanie powierzchni to nas nie interesuje.
Wieloetapowe, bezpieczne mycie pojazdu, rekomendowane efektywne. Dobra, tak, dejonizacja lakieru, tak, wszystko przygotowane, czyli standardowo musimy zrobić dekontaminację, mechaniczna korekta powłoki lakierniczej, warto to zrobić oczywiście, jeżeli ktoś nie ma, nie jest to wymagane, ważne, żeby odtłuścić zabezpieczoną powierzchnię i żeby lakier był dobrze domyty. Ale jak zrobisz liźnięcie, tak jak ja tutaj, no to już widać, że jest dobrze, a powłoka to nam uzupełni. Strząsnąłem butelkę przed otwarciem. Tak to zrobiłem. Metalowe zamknięcie zastąpić atomizerem dołączonym. Jakie metalowe? Co tu masz metalowego? Tu jest bubel, naprawdę. To słabo to wygląda, no ta butelka. No naprawdę słabo. Ja tak, kurczę, no... No słabo, 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 słabiuteńko. To akurat, no, ten atomizer, to będzie fajnie, bo sobie napłatka liznę i... I teraz, słuchaj, zrobię tak. Wejdę na stronę... A, tu jest jeszcze. W zestawie dokładnie rozpylić powłokę... Aha, czyli aplikacja. Aplikacja powłoki Vision Coating C12. Strząsnąć butelką przed otwarciem. Metalowe zamknięcie zastąpić atomizerem dołączonym w zestawie. Dokładnie rozpylić powłokę ochronną na zabezpieczonym elemencie. Odradzam. Nie ładujemy produktu na bezpośrednio. Nie, nie. Szklane gumowe, plastiki winylowe, wiadomo, że omijamy. Moim zdaniem płatek, sudę i wtedy dopiero na lakier. Za pomocą suchej mikrofibry niezwłocznie dotrzeć rozpyloną powłokę ochronną na zabezpieczonym elemencie. Rozumiem. Ok. Za pomocą kolejnej suchej fibry wypolerować element do połysku. Powyższe czynności powtórzyć na wszystkich zabezpieczonych elementach. Dobrze. Pamiętajcie, aby zebrać nadmiar powłoki w odpowiednim czasie. Pozostawiona zbyt długo skrystalizuje się i będzie ciężka do usunięcia. Dobrze. A, i tu mamy napisane. Utwardzenie powłoki ochrony Vision Coating C12. Czas wiązania powłoki ochronnej, utwardzenie następuje po 24 godzinach w temperaturze 20 stopni. Idealnie, czyli to pomieszczenie po 24 godzinach wyniosą sobie do podpiwniczenia, czyli do piwnicy, tam gdzie przechowuje idealne miejsce dla opon. Utwardzenie powłoki jest ściśle skorelowane z temperaturą oraz wilgotnością, dlatego czas utwardzania może różnić się w zależności od panujących warunków. Ale przyjmujemy, że 24 godziny to jest taki minimum. Pielęgnacja, stosować tylko profesjonalne środki do pielęgnacji powłok ochronnych, proces mycia przeprowadzić w zacienionym miejscu, usunąć z karoserii wstępny brud, no to wiadomo. Uzupełniać na dwa wiadra do codziennego mycia stosować trzeba FX Nano Sampo, który będzie będzie uzupełniał tę powłokę, co jest fajne. Co piąte mycie stosować FX Car Sampo, czyli ten żółty, bardzo fajny, tłuszczający, idealny bar. Te dwa szampony są naprawdę super. Do mycia stosować specjalną rękawicę, dokładnie spłukać karoserią wodą, osuszyć pojazd. No dobrze. Szkoda, że po otwarciu powłokę zużyć w ciągu 7 dni. Będę musiał ją wydać. Słuchajcie, położę tutaj na felgi, na auto już nie zdążę. Niestety, tak jak widzisz, zauważyłeś, jak wyczytałem, 7 dni. Ja sprawdzę ją na felgach. Nie wiem jak. Chyba, że zostawię i spróbuję na lakierze. Zobaczymy, czy rzeczywiście to, co deklaruje producent. Właśnie, tak zrobimy. Zobaczymy, czy to, co deklaruje producent, się sprawdza, że powłoka po otwarciu może tylko leżeć 7 dni. A ja na wiosnę będę chciał położyć na lakierze. I z banieczki. Teraz tak, oklejanko. Okleję sobie zewnętrzną stronę. To jest koło tej ile? 35. Czyli to będzie przód. I okleję sobie tylko taki mały tutaj paseczek przy wentylu. Kurczę, chciałem ją sprawdzić na gumach. No, może od środka położę. Położę ją na gumę. Niby producent nie zaleca, ale ja położę. Tu będziemy mieć odcinkę. W tym miejscu gumiaczki. Światełko mam idealne, bo mam skierowane do góry. Fajnie takie jest przytłumione, idealnie. Jak będę coś nie bardzo widział, nie będzie wystarczająco, to wezmę tę lampkę turystyczną i będę się uzupełniał tą lampeczką. No dobra, już niczego nie dotykamy. Mikrofibry. Tu mam za 5 zł i tutaj taką, którą dostałem z jakimś dziwnym splotem. Jakości tu nie czuję, dlatego myślałem, żeby ją wykorzystać do lakieru, ale wykorzystam ją do felg, bo jest taka sztywna. Taka nie po mojemu. Ok, jeszcze raz. Mieszam. Dłuższą chwilę pomieszam, niech będzie, żeby... Fajnie. Felgi były, jak kupiłem takie bardziej, można powiedzieć, satynowe, teraz po liźnięciu, dostały połysku. One błyszczały się, ale tak nie tak jak teraz. No wiadomo, każde liźnięcie, jednak ten połysk, lakier bezbarwny to był pewnie ten satynowy.
Okej. Dobrze, dokręcam. Biorę płatek i to słuchaj, nie to, że jakiś specjalny, zwykły, żonie ukradłem. I psikamy, uwaga. Tyle psiknięć. Zapach typowej powłoki. Wentyl, czyli zaczynam stąd. Okej, ojej, tutaj wydajność, słuchaj, to będzie sroga. Ujujuj, no, tłusto, przyjemnie. O, panie, będzie dobrze. Będzie miód, będzie miód. Nie wiem, jak ty to widzisz, ale ja to widzę fantastycznie. Aplikacja powłoki to jest po prostu banał. Pokażę ci. Zobacz. Słuchaj, wydajność tej powłoki to będzie miodzio. Gdzieś wyczytałem, że zalecana kolejna aplikacja po 3 godzinach na internecie. No i bądź tu kurde mądry. Ale nic, stosujemy się do tego, co zaleca producent, czyli do jednej warstwy. Słuchaj, fenomenalna aplikacja. Naprawdę, obłędna. Poślizg jest niesamowity. Wydajność tego produktu to jest kosmos w ogóle. No tutaj na chwilę obecną nawet zapach mi za bardzo w pomieszczeniu nie przeszkadza. Okej. Naprawdę, super. Dobrze, tu. Poszło. Czekałem, kiedy spadnie. No, z tym może jednak jest dobry pomysł, z tym atomizerkiem. Okej, dobra, teraz muszę się, słuchaj, skupić. Okej. Żeby czegoś nie pominąć, jak będę tak skakał z miejsca na miejsce, tobie pokazywał, to sam w końcu nie dojdę, gdzie aplikowałem, a gdzie nie aplikowałem. Słuchaj, ja cały czas mam materiał. Cały czas jest tłusto i przyjemnie. Cały czas jest mega poślizg przy aplikacji. No tutaj muszę ci powiedzieć, że aplikacja jest wypasem. Nawet nie potrzebuję latareczki, bo widzę ten film tłusty, który zaaplikowałem na felgę. Oczywiście tutaj mam też stosowne oświetlenie, które mi w tym pomaga. Ale tak, czy owak, lampkę turystyczną wezmę, żeby ci może zobrazować. Przepraszam, jak to wygląda. Dobra, ostatnie liźnięcie w środku. Okej. Naprawdę, wydajność to jest mistrzostwo. Idę po latarę. Jest i latara turystyczna. No słuchaj, no to siedzi jak... Tu już widzę, że powoli zaczyna tak jakby przysychać. Jakby ci to pokazać? No nie pokażę ci. Może tu. O, widzisz takie smugi? No właśnie. To jest właśnie to. Może lampy wyłączę? Poczekaj. O, i teraz... O, teraz dokładnie. Widzisz, tu już przyschło w jednym miejscu. Tu jak... Tu jest ok. Myślę, że czas ją docierać. Ok. Odpalę lampy. Będzie mi łatwiej. Biorę mikrofibrę. Biorę latarkę turystyczną. Jednak jak jest latareczka ta? Ojej. Słuchaj. Jakby ci to powiedzieć. Miód i orzeszki. Kurczę, aplikacja na lakier to będzie banał. Muszę ją sprawdzić na lakierze. Zostawię sobie tą buteleczkę. Ależ ta mikrofibra jest sztywna. Straszna, ale do felg będzie. Nie płaczmy. Słuchaj, rewelacja. Naprawdę. Najpierw pojadę od czoła. To, gdzie będzie najbardziej widać, jak o czymś zapomnę. Raczej, żebym nie zapomniał na tej czołowej, bo jak we wnęce gdzieś mi przyschnie,
to się nie będzie tak rzucać w oczy, a nie mam zamiaru powtarzać aplikacji, czyli usuwać tej starej powłoki. Nie wiem, jaki tu jest czas trwałości tej powłoki. Możliwe, że to będzie tylko na jeden sezon letni. Tak jest. Tak może być właśnie. Nie. Za sztywna jest. Beznadziejna jest. Sprawdzona za 5 zł. Cyk bajera. Jedziemy. No i to jest to. Od razu. Czuję zbieranko, poślizg, wszystko jest jak trzeba. Straszna mikrofibra, że ja się dałem na nią wkręcić do wiadra. Do gorącej wody. Słuchaj, aplikacja tej powłoki i docieranie to jest po prostu mistrzostwo. Naprawdę. Z tych lekkich powłok, no miód, no miód, naprawdę miód. Powłoka już jest bardzo długo na rynku. A ja nie jestem w stanie wszystkiego na bieżąco. Wiesz, jak to jest z tym na bieżąco? Na bieżąco to ja mogę pokazać coś, jak wygląda i że fajnie się aplikuje. Tu zresztą też, ale tu masz aplikację od początku do końca i będzie to oczywiście będzie to okraszone czym? Testem trwałości na felgach, żeby nie było. Dobra. Słuchaj, jakby ci to powiedzieć? Ja tak sobie miziałem, bo sobie miziałem. Już. Jeżeli chodzi o połysk, nie wiem dlaczego tu coś słabo. Czy ja o tym kawałku zapomniałem? Nie mam pojęcia. Tu ta strona tak jakby nie miała połysku, słuchaj. Naprawdę. Tak wygląda, jakbym zapomniał o niej w ogóle. No i trochę lepiej. To tak wygląda, jakbym zapomniał. Ty słuchaj, od razu była różnica. Zapomniałem o tym kawałeczku. Tu nie wiem, jak to się stało. Taka była... No bo tutaj już widzę ten połysk. No, jest naprawdę zatny. Jest fajnie, jest zajebiście, podbiło pięknie. Teraz sprawdzimy, czy powłoka przyciemnia. Czy ja tu coś widzę? Tak, widzę. Kurczę, no fajnie, bo to jest takie uderzenie, trochę iwo, bym powiedział. Trochę Leica Ceramic Guard One. Naprawdę, zaraz ci pokażę. Słuchaj, nie jest to jakieś spektakularne przyciemnienie. No, ciężko jest mi to pokazać, kurczę, ale jest, naprawdę. Dodało takiego troszeczkę nawilżenia, troszeczkę minimalnie jakby stonowało. A teraz, co tu się stało? Złapało mi mikrofibrę. Dotrzemy jeszcze ten kawałek, o którym myślałem, że zapomniałem. A nie, on tak wygląda. Tutaj, no właśnie, ja myślałem, że zapomniałem. Nie zapomniałem. On po prostu tutaj tak światło pada. I tak ma, dobra. To tu, gdzie są te płateczki? Tu są. Ok. O, tak, dobra. Teraz tak. Pstryk. Pstryk, te są świeże. Pstryk. To tutaj. To tu. Słuchaj, połysk, super, bardzo fajny, fajny połysk i podoba mi się to, że minimalnie tak, wiesz co, tutaj, kurczę,
uderzenie do przyciemnienia jest bardzo fajnie zachowane. Super. Podoba mi się, najbardziej podoba mi się aplikacja. No jest banał. Banał aplikacja, banał docieranie. Zero problemu, nic, kompletnie. Zero smuszki. No nie ma opcji, żeby coś tu zepsuć. Jak... O, co się dzieje? No. Nie ma opcji, żeby coś tu, słuchaj, zepsuć. No nie ma szansy. Dociera się to fantastycznie. Połysk naprawdę bardzo przyjemny. Naprawdę miodzio. No dobra, słuchaj, to co? Odwracam. I lecimy wnętrze felgi. Hoppa. O, i teraz ważne, żeby położyć na oponach, bo to są te odboje. Tak jest idealnie wymierzone pod dziewiętnastki, żeby leżały właśnie na odbojach. Jak będę miał większe felgi kiedyś może, to wysunę odboje, czyli dam dłuższe listeweczki. I tak sobie będę tutaj regulował. Bo każda mniejsza opona to już leży tutaj ewidentnie na tych odbojach gumowych. No dobrze, to co? Lecimy wnętrze. Nie wiem, jak to widzisz, pewnie też słabo. Dobra, teraz tak. Płat. I tutaj, słuchaj, pokuszę się o co? Patrzę. Obsiknięcie na lakier, na płatek i rura. Widzisz to? Bajka, co? Zobacz. No pięknie. Jakiś czas temu na to wpadłem, że ta lampka turystyczna perfekcyjnie pasuje tutaj w otwór i widzisz światełko pięknie przymglone do aplikacji powłoki we wnętrzu. Rewelacja, co? No, naprawdę bardzo fajna sprawa. Dobra, teraz tak. Teraz wzdłużnie. Słuchaj, miód. No aplikacja, no. No wszystko jest tutaj tak, jakbym chciał, żeby było. Wszystko, naprawdę. I zapach nie jest jakiś bardzo, czuć, że to jest powłoka, ale ten zapach nie jest nawet męczący. Rewelacyjna szybka powłoka, że ja szybciej tej powłoki nie znalazłem. A pamiętam, że mi wysyłali, no ale w tych moich gratach, wiesz, tego wszystkiego jest naprawdę dużo. Dobra. I wydajność, jeju. Nie wiem, ale tu z takiej buteleczki to... Co tam? A, żona idzie. Coś pewnie... Myślałem, że do mnie się chce tutaj wbić. Chce być nagrana. Dobra. Słuchaj, no, no co? No? Rewelacja. I lecisz tu. I czekamy. Wszędzie, równiutko, elegancko. No naprawdę poezja. Kłaki z tego. No. Z czego? Jak to się nazywa? Z wacika. Na feldze idealnie zostały. Teraz tak, oczywiście, w każdej feldze będzie inaczej. To jest fajne, bo ta lampa ma raz, dwa, trzy rodzaje średnicy. I tutaj tak naprawdę do większości feld będzie pasować. Tu ten otwór. Także, kurczę, rewelacja. To z tym jakiś czas temu. I pięknie oświetla ci, zobacz dookoła oponkę. Felgę we wnętrzu. Dobra. Myślę, że było napisane, że bezzwłocznie. Ja chwilę poczekałem i muszę ci powiedzieć, że tutaj mam taki minimalny opór, ale ten lakier tutaj nie jest tak fantastyczny jak tam. Tak jakby mi się już uzupełniła. O tak, uzupełniła się. Tu dałem dużo materiału, naprawdę dużo. Tutaj dałem go srogo. Tu poszło dużo materiału i stąd też ten opór. Jak widzisz, im więcej nie znaczy lepiej. Tej powłoki naprawdę malutko. Dobra, zbiorę to wszystko. Ok. Dobra. Odwrócę. O tak, teraz to już miód. No to jedną stroną, jak dość za dużo zbierasz, drugą kończysz i masz miodzio. Fantastyczna sprawa. Dobra, odwrócę sobie ją do następnej felgi.
Jedna felga, jedna fibra. Na panelu czuję, jeżeli chodzi o panel, na aucie też jedna fibra, jeden panel. Jedną stroną docierasz, jedną stroną zbierasz, drugą docierasz. Już, dobra, zobaczmy. No poezja. No ja tutaj przecież nie będę się, nie czarujmy się, no. Kurde, zapomniałem tu zrobić odciny na wentylu. No trudno, tu nie będzie odciny. Okej. No dobra, to wracamy do zewnętrznej części felgi. Ależ ty ciężka jesteś, Flondro. No dobrze, jeżeli chodzi o aplikację, bomba. Naprawdę rewelacja. No tutaj się tego nie spodziewałem. Poślizg przy aplikacji, docieranie, też obłędne. Jak dasz za dużo, a myślę, że warto dać jej więcej, bo próbowałem kolejną felgę tak na styk i jest delikatny opór. Osobiście trzy płateczki, połowa felgi, trzy płateczki, trzy psiknięcia na płatek, połowa felgi, gdzie była ta fajna płynność, widziałem, jak się produkt pięknie układa. I później kolejne dwa, w zależności, kurczę, wiadomo, jakie te psiknięcia, bo to, no to różnie jest, ale myślę, że na jedną felgę to jest pięć psiknięć. I naprawdę na zewnętrzną stronę oczywiście. 4-5, o, w tę stronę. Produkt bardzo wydajny i tak naprawdę nie stworzył mi żadnych problemów. Żadnych. Aplikacja, mięciutko, docieranie, mięciutko. Jak dasz produktu za dużo, tak jak widziałeś we wewnętrznej stronie, jedziesz jedną stroną fibry, będziesz czuł delikatny opór i ten opór będzie się troszeczkę nasilał, czyli mikrofibra jest uzupełniona. Odwracasz i od razu miód. I czujesz, jak ten produkt znika z tej felgi. Rewelacja. Na pewno będę chciał uderzyć na lakier. To jest więcej niż pewne. Nie wiem, możliwe, że w tę sobotę będę miał Skodę. Niestety aplikacja będzie w temperaturze 5-10 stopni, co moim zdaniem powinno się udać na tej półwodze. Podoba mi się to, że 24 godziny od warunków, czyli myślę, że na takie szybkie akcje będzie zajebista i będę chciał na pewno ją położyć na lakierze. I prawdopodobnie, bo kurczę, martwię się to tym, że te 7 dni po otwarciu, no tak troszeczkę, może producent się tak dziwnie zabezpiecza, ale myślę, że nie powinno być problemu, jeżeli by poleżało do wiosny. Podejrzewam, hipotetycznie, to nie jest tak, że mam pewność. Uderzenie, o panie, miód, orzeszki, kurde, to jest moje ulubione, takie Carprolite, Leigawan, naprawdę, w tę stronę, czyli zajebiście. Nie ma za dużego przyciemnienia, jest to delikatne przyciemnienie z mega fajnym połyskiem. Te felgi dostały połysku i takiego odżywienia, tak widać, że ta głębia, no jest miękko tak, przyjemnie, uwielbiam takie uderzenia, naprawdę takie woskowe, super. Teraz tak, nie wiem jak trwałość, producent tutaj deklaruje, sprawdzę to na moich felgach, to będzie lewa strona auta. Dzisiaj mamy 7 grudnia i koła wlecą, jak stwierdzę, że już najwyższa pora, czyli wiosną. I wtedy właśnie dopiero zobaczymy kropling i uderzenie w słońcu. Czyli na końcu, w propozycji filmu, będę chciał ci pokazać efekt w słońcu na aucie, ale żółty jestem. Ho, kurde, niesamowicie. Na aucie będę chciał ci pokazać hydrofobowość. I następny film z tą powłoką nie wiem kiedy. Nie mam pojęcia. Może jako uzupełnienie wskoczy właśnie na Skodę, powiedzmy na dniach. Nie mam pojęcia, nie wiem. Ale na pewno będę chciał położyć tę powłokę na lakier z kostką i z sudem. Bo to też będzie fajna sprawa, bo z tym atomizerkiem ładnie rozłożyć na sudę rozprowadzenie, docieranko. I to jest szybka akcja. Właśnie to jest fajne. Aplikujesz, docierasz, znikasz. Bomba. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Pamiętaj, propozycja filmu.